should be dead already. But Werlock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. If I flee, I might trip over the dozen Krogan I killed to get here. I think I'll take my chances. You killed our youngest and weakest human. Werlock Gold, wódz nad wodzami. Nakazał jednak zezwolić wam na ucieczkę, abyście mogli głosić wszem i wobec wieść o tym, że nadciągamy. Jeśli ucieknę, mogę się potknąć o ciała dziesiątków Krogan, których zabiłem po drodze. Zaryzykuję i zostanę. Zabiliście najmłodszych i najsłabszych. Drellmines are different from humans. We see our body as a vessel and accept that it is not always under our control. Drellskie umysły są inne od ludzkich. My postrzegamy nasze ciało jako naczynie i godzimy się z tym, że nie zawsze mamy nad nim władzę. Oh, thank you. Perhaps I wouldn't mind if you admired my body. You wouldn't, huh? I think I could live with it. It's only fair. You've had 2 years to look at me. And I was wearing less than you are. Shepard, wait. I need to think about this. Scared, Ms. Lawson? Cautious, Commander Shepard. But interested. Very interested. O, dziękuję. I chyba mi nie przeszkadza, że podziwiasz moje ciało. Nie przeszkadza ci? Chyba to jakoś przeżyję. Tak będzie uczciwie. Ty miałaś 2 lata, by mi się przyglądać. I miałem na sobie mniej niż ty masz teraz. Shepard, czekaj. Muszę to przemyśleć. Nerwy, panno Lawson? Raczej ostrożność, panie komandorze. Ale również zainteresowanie. What can you tell me about the Normandy's armaments? The weapons upgrades have gone in beautifully. This thing packs a hell of a punch. It just might give us a chance against the collectors. Co możesz mi powiedzieć o uzbrojeniu Normandii? Ulepszanie uzbrojenia dało świetne efekty. Możemy teraz komuś nieźle przywalić. Może nawet będziemy mieć spore szanse w starciu ze zbieraczami. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. If I take you too seriously, I might need to deal with you. Try it. Anyway, relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. Plany? Nadal oglądam sobie twój statek. Chętnie wezmę go na przejażdżkę, kiedy nie będziesz patrzeć. Jeśli potraktuję cię zbyt poważnie, będę musiał się tobą zająć. Spróbuj. I wyluzuj. Podpalanie statków nie kręci mnie już tak jak kiedyś. Zresztą, gdybym chciała, to bym go sobie wzięła. Czyżby? Wiele w życiu doświadczyłam. Walczyłam w różnych gangach. Dołączyłam nawet do sekty. Stąd ten fryz. Nauczyłam się, jak przetrwać i nie stać się ofiarą. Almost did. Presley didn't. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. Co się stało z resztą starej ekipy? Podobno większość przeżyła. Większość. Presley nie przeżył. Reszta jakoś się rozeszła. Przymierza to nie obchodziło. Chyba nie pasowali im ci wszyscy obcy w twojej załodze. Byliśmy twoją drużyną. Kiedy zabrakło ciebie, a Normandia została zniszczona, nic nie trzymało nas razem. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Co czuję? Zaszczyt, euforię i strach. Ale przede wszystkim nabrałam otuchy. Pod pańskim dowództwem musi nam się udać. Nie martw się. Pokonamy zbieraczy. Bezgranicznie panu ufam.
Od pierwszego naszego spotkania wiedziałam, że nawet jak się potknę, pan mnie złapie. Może nie poprzestanę na złapaniu cię, Kelly. Kusząca myśl. Krogan physiology, incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Fizjologia Krogan jest niezwykle odporna. Nadmiarowe narządy, zapasowe układy, regeneracja komórek. Genofagium jest jak inne naturalne zagrożenia. Kroganie pokonali je ewolucyjnie. You like life here on the Citadel? Life here is good. Hell of a lot different than life back on Earth. I miss the food mostly. You just can't get sockeye salmon here on the station. You ever get back there? Earth, every couple of years, less and less all the time. But when I finish my stint with CSEC, there's a nice little place in the foothills I'm going to retire to. Podoba ci się życie na Cytadeli? Dobrze się tu żyje. Zupełnie inaczej niż na Ziemi, nie? Najbardziej brakuje mi żarcia. Na tej stacji nie ma choćby łososia nerki. Wracasz tam czasami? Na Ziemię. Co parę lat. Z biegiem czasu coraz rzadziej. Ale mam już wybraną miejscówkę wśród wzgórz. Tam spędzę emeryturę po zakończeniu służby w SOC. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Zaraz. Mnie zatrzymujesz, a ich nie? Ty sukinsynu. Pani nie ma granatnika. The Alliance Embassy has issued a travel advisory for human visitors to the Citadel. Would you like to hear it now? Let me hear the travel advisory. Ambasada Przymierza przygotowała ostrzeżenie dla ludzkich podróżnych przebywających na Cytadeli. Chcesz go wysłuchać? Odtwórz ostrzeżenie dla podróżnych. Sir Isaac Newton is the deadliest son of a bitch in space. Now, serviceman Burnside, what is Newton's first law? Sir, an object in motion stays in motion, sir. No credit for partial answers, maggot! Sir, unless acted on by an outside force, sir. Damn straight! I dare to assume you ignorant jackasses know that space is empty. Once you fire this hunk of metal, it keeps going till it hits something. Isaac Newton to najgroźniejszy sukinsyn w kosmosie. Szeregowy Burnside, jak brzmi pierwsze prawo Newtona? Obiekt wprawiony w ruch pozostaje w ruchu, sir. Odpowiedzi cząstkowe się nie liczą, larwo. Jeśli nie zadziała na niego siła zewnętrzna, sir. Właśnie. Nawet takie głąby jak wy chyba wiedzą, że przestrzeń kosmiczna jest pusta. Gdy wystrzelicie ten kawał żelastwa, będzie lecieć, aż w coś trafi. Życzę miłego dnia. Get lost.